Dobra, no i minęło plus minus 24 godziny. Trochę śniegu w tym czasie dopadało. Mamy bardzo ładną zimę, jak nigdy. Takiej zimy to od lat nie było. Mam tu zestaw z woreczki strunowe, ręcznik papierowy. Będziemy odcedzać. U mnie w pokoju na parapecie. Śmierdzi mi strasznie czosnkiem teraz w pokoju. Podłączyłem już ten mój inkubator. 19 stopni już jest. Było 17. Jak widać, temperatura rośnie. Fajnie, fajnie. Zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Oczywiście woreczki też trzeba sobie najpierw podpisać, żeby się potem nie pomylić. Mam nadzieję, że takie woreczki mi wystarczą. Nie mam niestety większych w domu. W tamtym roku miałem takie dosyć fajne, duże z Ikei, ale powinno wystarczyć. Zastanawiam się, jak ja ten ręcznik papierowy tutaj wcisnę. Zobaczymy. Użyjemy, zobaczymy. To będzie słodka żarostka. Dobra, mamy nasze woreczki. Większość nasionek opadła na dno, co znaczy, że naciągnęły wody, zrobiły się cięższe. Całe papryczki mi nie chcą wylecieć. Dobra, teraz trzeba to jakoś rozłożyć jeszcze, żeby jedna na drugiej nie leżała. Dobra, to ja się tak właśnie będę bawił. Widzimy się za chwilę, rozplantuję to sobie, żeby nasionka nie leżały jedno na drugim. Złożę to w pół, zwilżę, włożę do woreczka albo włożę do woreczka, a potem zwilżę. I będę robił tak z każdą kolejną papryczką, także widzimy się, jak już będę miał cały zestaw zrobiony. Będzie, widać dobrze. Fajnie, bo prześwituje, tak więc będziemy widzieć bez wyciągania, czy nasze kiełki już ruszyły, czy nasze nasionka już ruszyły. Dobra, i takich zestawików będzie 8. A few moments later. Jak widać, pakieciki porobione. Później szło mi zdecydowanie sprawniej i szybciej. Odczepimy kamerkę. Tak, więc tak się nam prezentują nasze nasionka. Dobra, to tak to wygląda. Teraz po prostu wrzucić to do naszego inkubatorka i czekamy na efekty. Tutaj właśnie uprawa papryczek, zresztą uprawa jakiejkolwiek roślinki, no zdecydowanie uczy cierpliwości. Nie ma od razu efektów. A w inkubatorze mamy prawie 29 stopni. Tak więc otwieramy nasze pudełeczko. Zobaczymy, co to z tego nam wyjdzie. Nie chciałbym, żeby te nasze papryczki się ugotowały. Chyba jednak będę musiał kłaść jedna na drugiej.
zdecydowanie będę musiał kłaść jedna na drugiej, bo się nie zmieszczą wszystkie po prostu. Na sam spód dam te bardziej wymagające, czyli te najostrzejsze wymiany, odmiany. One potrzebują troszeczkę większą temperaturę, żeby sprawnie kiełkować. A te łagodniejsze i paprykę słodką dam na sam wierzch. No i wszystkie pakieciki znajdują się w pudełku. Takie trzy warstewki zrobiłem. Niestety trzeba było kłaść jedna na drugiej, ale to myślę, że nie będzie im za bardzo przeszkadzać. I co tutaj jeszcze bym zmienił w tym moim małym pudełeczku? Dałem to sreberko takie na sam spód, żeby ciepło nie uciekało mi w podłogę, tylko do góry. Ale mimo wszystko jakby takie całe pudełko wyłożyć jakimś sreberkiem, jakąś termoizolacją, myślę, że byłoby to lepsze, to ciepło lepiej by w tym pudełeczku się trzymało, ale mimo wszystko powinno być ok. Dobra. Jeszcze mi tutaj widzę, sonda troszeczkę uciekła. Trzeba ją wsadzić tak między te papryczki. Dobra, poprawione. Oczywiście temperaturka trochę spadła, bo pudełko było otwarte. I teraz czujnik nie leży bezpośrednio na macie grzewczej, tylko między papryczkami, między pierwszą a drugą warstwą papryczek. Ale jak widać, temperatura rośnie. Te na samym dole bezpośrednio na macie grzewczej powinny mieć coś około 29 stopni. Więc w pudełeczku, jeżeli będzie temperatura nawet plus minus 25 stopni, to i tak to będzie bardzo dobrze, bo te na samym spodzie, te super ostre, będą miały bezpośredni kontakt, będą miały tą wysoką temperaturę, a reszta sobie już poradzi. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Teraz wystarczy nam czekać. W kolejnych odcinkach będzie właśnie przebieg tego kiełkowania, jak to wygląda mniej więcej dzień po dniu, będę starał się sprawdzać. Woreczków strunowych nie zamykałem, więc tam jakaś wymiana gazowa powinna być, ale mimo wszystko będę codziennie otwierał to pudełko i starał się te nasze nasionka przewietrzyć, wpuścić tam świeże powietrze, żeby po prostu nam to nie zgniło, nie skisło. I właśnie w kolejnych filmach będzie przebieg tego kiełkowania, będzie budowa growboxa. Tak to powinno wyglądać. Dobra, to teraz będzie tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!